I witam Państwa w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Far Cry i siedzimy właśnie na domkach na drzewie i chowamy się przed tymi dziadami, które nieźle skaczą, ale nie mogą nam podskoczyć. Nie mogą. Dawaj. A, dostał. Dobra, trochę się z nimi dzisiaj pobawimy. No nie są niezniszczalne, ale naprawdę starcie bezpośrednie z takim kolesiem jest w zasadzie skazane na porażkę. Dobra. Dobra. Dzisiaj będzie trzeba się... No. Zemrzyj. Ty też. A, trzeba będzie tutaj się... ładny strzał. Dobra, tu pozwalamy gościom, nie strzelamy do nich, bo oni tych trajgentów troszeczkę powycinają. Nie wiem, jak to nazywać nawet. Au. Do mnie? Który do mnie ładuje? Który? Ty? Stamtąd. Kurde, jak już nie ma co robić, to strzela do mnie. Niedobrze. Myślę, panowie, że w takich okolicznościach sytuacji przyrody, prawda? Raczej powinniśmy współdziałać, lecz nie. Dobra, mam ich gdzieś. Nie wiem, który to do mnie strzela. Cholera, zewsząd sieją. Tak jakby stamtąd. A, jest tam. Cholerne dziady. No i ciągle do mnie strzelają, już mało, ledwo żyje. Nie wiem skąd. Się biją, czy co? Mają zebranie rodzinne. Rodzinne iskanie. Dobra, chciałem wyłączyć to binokle. No i muszę czym prędzej zdobyć jakąś apteczkę, bo jak widzicie, jestem w zasadzie martwy. Jedno, czego mi brakuje w tej grze, to zombie. Nie ma tu chyba zombiaczków, są tylko mutanciki. Tam chyba jest apteczka nawet, leży sobie. To ja tą apteczkę zabieram, konfiskuję, rekwiruję. Granaty też rekwiruję. Na razie trzymam się. Trzymam się tych domków drzewnych. Trzeba będzie tu za chwilę. No, te bestie są cholera nie niebezpieczne. I trzeba na nich uważać. Dobra, być może powiecie, że się trochę patyczkuję z nimi i powinienem wsiąść tam do tego pojazdu, ale naprawdę tego gościa jeszcze zdejmę. Dobra. I teraz resztki tych trajgentów trzeba wybić, jednego mniej. No i ich tu jeszcze kilku jest. Dobra, ktoś tu strzela do mnie. I wystarczy jeszcze jeden strzał i po mnie. Kurczę, strzela do mnie.
Tylko musi z dużej odległości siać. Ale nie, ja już mam, przecież jestem już po apteczce. Dobra, tam jest Trident jakiś. Dobra. Dobra, chodźmy do tego samochodziku tam. Tu jeszcze jakiś biegał golas, jeden durny. Zaraz go tutaj uspokoimy. Proszę bardzo. Czterdzieści deko uspokajającego ołowiu. To jest moja kuracja antystresowa dla Trigentów. Chociaż zresztą z dużą skutecznością stosuję tą metodę dla wszystkich pacjentów. Dobra, Trigenty, macie tu mnie nie podchodzić. Macie nie podchodzić. Ja zabieram to. Dobra. Można jechać tędy, zdaje się. A, i wyobraźcie sobie, że jak siedzicie w samochodzie, to was ten samochód niewiele ochroni. Jak skoczy sobie Trigent, jak sobie skiknie, to i tak po was i tak. I tak, i tak. Czy to... A... Trzeba tu mieć kartę, której oczywiście nie mam. Zaraz, czy to tędy? Ożesz, 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 ożesz. Cholera, cholera. Damn it. Cholerny stres. Jeszcze raz. Cholerny checkpoint. Dobra, już się tym razem nie będę patyczkował. Idę tam. Muszę tam wejść. I zasiać trochę zniszczenia. Gdyż zniszczenia są konieczną częścią życia w świecie Far Cry'a. Dobra, tych kolegów tutaj olewamy, mamy ich w deepie. Wiecie, tam też są paluszki, nie? Wiecie, gdzie są paluszki na imprezie, jak to gdzie w deepie. Taki kawał z reklamy z Biedronki, macie, macie. Chamy. Chamy niewyszkolone normalnie. Barany bez szkoły, jak to się mówi. O, 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 oła, oła, oła. Weź do mnie nie strzelaj. Oła, 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 weź. Weź. Macie. Jeszcze ktoś coś? Uwielbiam minigana. Minigan to takie pożyteczne stworzenie. Czy to skurczybyki? Zaraz was te golasy zjedzą. Zobaczycie. Bydlaki. Nie, do mnie będą strzelać, kurcze. Leci do was banda mutantów, nie? Będą strzelać do mnie. W sumie to rzeczywiście jestem może groźniejszy od przeciętnego mutanta. Ktoś jeszcze? Tam coś słychać. Trigenty, no.